Hej, Geralt z Rivii. Czego chcesz? Ja? Niczego. Jestem Jacques Przystojniak i wszystko już mam. Zastanawiam się, czy ty czegoś nie potrzebujesz. Co konkretnie możesz mi załatwić? Konkretnie wszystko. Czego może potrzebować gość tego uroczego hoteliku? Od porządnego żarcia, aż po fistech. Raz nawet sprowadziłem tu całkiem niezłą dupę, bo jeden z więźniów cierpiał na jakąś nadczynność gruczołów, czy coś tam. Widzisz, poza murami jestem zwykłym pachołkiem, ale tutaj, w pierdlu, jestem prawdziwym królem. Niczego nie potrzebuję. Każdy czegoś potrzebuje. Po prostu za krótko tu siedzisz. Dobra, skąd mnie znasz? Znam? To za dużo powiedziane. Wiem, że przydzielili cię razem ze mną do pracy w pralni. Wiem też, za co siedzisz. Od tej strony znam każdego, kto tu trafia. No proszę, proszę. Naprawdę ciekaw jestem twojej wersji. Księżna wynajęła cię, żebyś znalazł mordercę z Beauclair. Ty żeś go znalazł, owszem, ale pozwoliłeś mu zabić siostrę naszej kochanej Anarietki. W dodatku morderca przepadł jak kamień w wodę. Chociaż w jego przypadku lepiej pasuje określenie, rozpłynął się jak mgła. Jesteś całkiem nieźle poinformowany. Najlepiej w tym pierdlu. Księżna się na ciebie wkurwiła, chociaż wcześniej swoją siostrę miała w dupie. No i teraz czekasz na proces i wyrok. No dobra, skoro jesteś taki obeznany, to powiedz mi jeszcze, na co mnie skarżą? Tego nie wie nikt. Nasza Anarietka to chimeryczna cipa i nigdy nie wiadomo, który półdupek ją zaswędzi. Ale uciekać nie radzę. Na razie jesteś zwykłym więźniem. W przypadku ucieczki staniesz się wrogiem publicznym numer jeden. A ciebie za co posadzili? Nie, różnie. Nie miałem gdzie mieszkać, chciałem gdzieś przezimować. No to okradłem sklepikarza. I to był błąd, bo dostałem karę grzywny. A że nie miałem pieniędzy, to zamienili to na karę chłosty. Od tamtego czasu robię małe świństwa różnym nadętym ważniakom. Raz obciąłem ogon ogierowi hrabiego Bowie. Za to dostałem 1,5 roku. A ostatnio na przykład nasrałem do szyszaka marszałka de Lestek. Poważna sprawa. 3 lata. 3 lata świętego spokoju. A jak mnie wypuszczą, to znowu zrobię jakieś świństewko. Taki mam pomysł na życie. To co, idziemy do tej pralni? Chyba lepiej to mieć za sobą. A no, chodźmy, chodźmy. Cieszę się, że będziemy razem pracować. Łachy śmierdzą jak żygi na słońcu. Ale można się przyzwyczaić. A kto pracuje, dostaje więcej chleba. Kogo ja widzę? Obrońca obszar pańców trafił do pierdla. Jak to możliwe? O, kogo my tu mamy? Czym sobie zasłużyłeś na tak złe traktowanie? Dajcie spokój, jestem zajęty. Słyszeliście? Praczka jest zajęta. Obawiam się, że będziemy ci musieli trochę poprzeszkadzać. Pamiętasz nasze pierwsze spotkanie? Obrońco Pucybuta? To ja może wrócę, jak skończycie rozmowę. O, serdeczne dzięki za pomoc, Szak. Jesteś w pierdlu, człowieku. Tu się liczy jedno, przeżyć. Dlatego nikt nie będzie nadstawiał za ciebie łba. No i zostałeś sam.
Zajmijcie się swoimi sprawami. Raz wam się ze mną udało, ale to był przypadek. Przypadek, powiadasz. Przypadki, jak to mówią, chodzą po ludziach. Po tobie zaraz przejdzie drugi. Poza tym myśmy tu przez ciebie trafili. I za to też ci się co nieco powinno przydarzyć. Marzyliśmy o tym, żebyś jakimś cudem się tu dostał i proszę. Marzenia czasem się spełniają. Zajmijcie się lepiej czymś pożytecznym. Tak, musimy zrobić pranie, bo nas wtrącą do karceru. Hi, 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 ha, ha, ha. A pół chuja w dupie. Nie widzicie, że mutant próbuje nas czarować? Nie ma bata na marychę. Trzech naraz nie zaczarujesz. No co jest? Ej, łapcie za tary, chłopcy! Co tu się dzieje? Nic. Nie ciebie pytam, tylko tego, co leży. Masz mi coś do powiedzenia? No ten... Poślizgnąłem się na mydle. Na mydle się poślizgnąłeś? O, pełno tu mydła. Jak to w pralni bywa. Skurwysyny. Wszyscy skończycie w karcerach. Tam będziecie mieli dużo czasu, żeby się nad sobą zastanowić. Już ja tego dopilnuję. Nic nie zrobiłem, żebyś mnie straszył karcerem. Nie pyskuj. Milton był moim stryjecznym kuzynem. Pozwoliłeś, żeby zginął. Za mało dostałeś pieniędzy od księżnej? Niestety, nie zdążyłem go uratować. Jak bestia rozszarpała siostrę naszej księżnej, to też nie zdążyłeś? Gdyby to ode mnie zależało, już byś wisiał. I nie próbuj na mnie swoich wiedźmińskich sztuczek, bo to się źle dla ciebie skończy. Co się kurwa patrzysz? To nie luneta. Grasz czy nie? O co chcesz grać? No patrzcie go. Gówno ma, a się dopytuje, co postawić. No baran jeden. Może być twoja koszula. A ty co mi dasz, jak przegrasz? Chleb. Odłożyłem dla Stefana, ale najwyżej będzie głodny. Kto to jest Stefan? Gówno cię to obchodzi. Szczur. To co, grasz? Zagram. No, to dawaj. Skurwysynu, orżnąłeś mnie. Przez ciebie Stefan pójdzie spać głodny. Przykro mi. On mi mówi, że mu przykro. Kolego, w tym pierdlu już nikt nigdy z tobą nie zagra, rozumiesz? Uważaj, żebyś się na mydle nie poślizgnął. Będę uważał. Siedzisz tu z własnej woli, czy też cię zamknęli, Stefan? Pewnie zastanawiasz się, co zjesz, kiedy już będziesz na wolności, co? A mnie się marzy barani udziec, dobrze wypieczony na zewnątrz i soczysty w środku. Ty jesteś ten pachołek z Rivi? Sugerujesz, że mam wstać? Idziesz ze mną. Jest wyrok w twojej sprawie. Jaki? Sraki, co to ja jestem, informacja? Ręce do tyłu, muszę cię związać. Idziemy. Tylko żadnych sztuczek. Marc Dubois. Stratował konno Alicję Walraff, małżonkę podczaszego. W wyniku rzeczonego zajścia ofiara znajduje się obecnie w stanie ciężkim. To był wypadek! Jechałem szybko, ona wylazła mi prosto pod kopyta. W związku z powyższym wyrok może być tylko jeden. Śmierć przez ścięcie. Nie! Ja nic nie zrobiłem! Ludzie, no przecież muszą być jacyś świadkowie! Dobra. Wykonać. Następny. Paul! Zabieraj Wiedźmina i prowadź go do wieży! Taki jest rozkaz! Jak rozkaz, to rozkaz. Znaczy się, nie ty będziesz następny. Za mną.
Doprowadziłem więźnia, jaśnie panie. Rozwiąż go i zostaw nas samych. Witaj, Wiedźminie. Nie wyglądasz najlepiej, Damien. Ale kiedy cię ostatnio widziałem, było jeszcze gorzej. Stosuję okłady zarniki. Już prawie tego nie czuję. Ale to, co mnie spotkało, to nic w porównaniu z tym, co spotkało Syjanę. Przez ciebie. Zaufałem ci. A ty? Czym mi odpłaciłeś? Jak myślisz? Dlaczego księżna umieściła Syjanę w bezpiecznym miejscu? Masz jakiś pomysł? Przepraszam. Może mi nie wierzysz, ale naprawdę nie przewidziałem takiego rozwoju wypadków. Przykro mi. Dość. Nie rozmawiajmy już o tym. Podobno podjęto decyzję w mojej sprawie. Naprawdę? Tylko to cię interesuje? Twoja własna skóra? Nie tylko. Ciekawi mnie na przykład to, jak się ma księżna. Mam nadzieję, że w przeciwieństwie do ciebie nie zrzuciła całej winy na mnie. Twoją sprawą zajmował się sąd, a nie Anna Henrietta. Fakty są takie, że zostałeś wynajęty, żeby zabić bestię. A ty nie tylko jej nie zabiłeś, ale doprowadziłeś do śmierci siostry naszej księżnej. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Powiem ci, że gdyby to ode mnie zależało, zgniłbyś w naszym lochu. W takim razie cieszę się, że twój głos nie był w mojej sprawie decydujący. Cóż, myślę, że o tym, co postanowiono w twojej sprawie, nie powinienem mówić ja, ale człowiek, który zrobił wszystko, żeby ci pomóc. Jaki człowiek? O czym ty mówisz? Jaskier? Dziwisz się, jakbyś zobaczył ducha. Zapewniam cię, że gdybym zobaczył ducha, dziwiłbym się dużo mniej. Co robisz w Beauclair? Oficjalnie? Odwiedzam Anariettę. To znaczy księżną. No wiesz przecież, że się przyjaźnimy. A tak nieoficjalnie, to ratuję ci tyłek. Ty? Ale jak? Przecież w Toussaint jesteś persona non grata. Jak widzisz, zaryzykowałem. Dla mnie w życiu liczy się tylko przyjaźń. No i miłość też. No i sztuka, tak. A, no i jeszcze wino. Skąd wiedziałeś, że jestem w więzieniu? Wkrótce potem, jak cię zamknęli, odwiedził mnie Regis. To niesamowite, że dało się go odratować. Opowiedział mi wszystko, co tu się wydarzyło. Sam rozumiesz, że nie mogłem cię tak zostawić. Rozumiem, że jestem wolny dzięki tobie. Jak ci się to udało? O, mam swoje sposoby. Użyłem logicznej perswazji, precyzyjnej retoryki, a wszystko to okrasiłem wdziękiem i jesteś wolny. Musisz wiedzieć, że nie było łatwo. Mało powiedziane, było bardzo trudno. Księżna była tak wściekła, że chyba nawet zapomniała, że kiedyś zabroniła mi się pokazywać w Beauclair. Krzyczała, że nigdy nie wyjdziesz z więzienia. To ciekawe. Więc jak ją przekonałeś do zmiany zdania? Powołałem się na dobre intencje, które tobą kierowały. Na twoją reputację, osiągnięcia i... Wreszcie księżna przyznała mi rację. Jesteś zatem wolny, ale Anarieta nie chce cię więcej widzieć. Udało mi się nawet doprowadzić do tego, że nie zabiorą ci winnicy. Nie dostaniesz co prawda ani korony, ale posiadłość zatrzymasz. Jaskier, jesteś prawdziwym mistrzem dyplomacji. Dziękuję. Pozałatwiaj, co masz do załatwienia, a ja muszę iść na cmentarz. Anarieta jest w bardzo złej formie po śmierci Syjany. Ludzie zapominają, że księżna to przy okazji także zwykła dziewczyna, która straciła kogoś bliskiego. Powiedz mi jeszcze tylko, co upryścili. W porządku. Dochodzi do siebie po tych strasznych przejściach. Czyli wy razem nadal? Oczywiście. Jak mogłeś myśleć, że jest inaczej? Nie mam pojęcia, co mi strzeliło do głowy. Proszę cię, tylko uważaj, żeby Anna Henrietta nie pomyślała, że twój powrót oznacza coś więcej niż chęć wyciągnięcia mnie z więzienia. Z księżną łączą mnie w tej chwili tylko i wyłącznie przyjacielskie stosunki. A teraz idę pocieszyć przyjaciółkę w potrzebie. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia.
Idziemy. Odbierzesz swoje rzeczy przed wyjściem. Nie szczerz się tak. Jeszcze ktoś zobaczy i będzie nieszczęście. Po prostu cieszę się, że cię widzę. Też się cieszę, wampirze. Dzięki, że sprowadziłeś Jaskra. Nie ma sprawy. Co prawda początkowo nie palił się do rozmowy z księżną, ale przekonałem go, że jest niezastąpiony. Dobrze to rozegrałeś. Jaskier lubi być niezastąpiony. A rzadko biedak ma okazję. Regis, a co porabiałeś, kiedy ja... Kiedy ty tkwiłeś w tej pożytecznej instytucji? Otóż przeznaczyłem ten czas na myślenie. Chcesz wiedzieć, o czym myślałem? Oczywiście. Myślałem o liczbie ofiar Detlafa w kontekście listy cnót rycerskich. Jak pewnie sam się już domyślasz, brakuje nam jednego nazwiska. Proszę cię, tylko mi nie mów, że po tym wszystkim, co odkryliśmy, zacząłeś wierzyć w teorię pięciu cnót. Tu nie chodzi o wiarę. To czysta logika. Syjanie zależało, by ludzie uwierzyli w istnienie bestii piętnującej tych, którzy zaprzeczają cnotom. Ja na jej miejscu zadbałbym, by liczba ofiar się zgadzała. Nie ciekawi cię, kto miał być piąty? A jeśli mnie ciekawi, to co? To chodź. Pogadamy jeszcze raz z Pucybutem. Dowiedziałem się, że to on dostarczał listy do Detlafa. Od niego powinniśmy zacząć. Dobra, sprawdźmy to. Właściwie to chętnie się przejdę, chociażby po to, żeby rozprostować kości. Chodźmy więc.